kapitanem drużyny Michał Kotlosz. Klub sportowy Naprzódianów, bramkarze z jedynką Samuel Bernard, 20 Raszów. Czekał na niebieskie Jefimienka, jest Klimienko, pierwszy strzał, pierwsza obrona Michał Kotlosz. Kolarz na niebieską, Rzeszutko sięgnął, uderzył z nadgarstka GKS-u, zostawił Kotlożowi, Tyszanie w międzyczasie zmieniali, kapitan GKS-u objeżdża bramkę, zagrywa w pole bramkowe, zahamował, udaje się założyć zamek, Michael Cichy, szybciej teraz, Mroczkowski długo zwlekał ze strzałem, Szczeku Ciura w starciu z Bodorą. Zagranie szybkie przed bramkę, nieczysty strzał. Aleks Szczechura teraz zagrał Cichemu i jest otwarcie w wyniku. 8 minuta, 46 sekunda. Rusza Szymon Skrodziuk, zagrywa na drugą stronę i doskonała okazja zmarnowana. Samuela Bernarda, sędziowie nie przerywają. Rybak na drugą stronę. Kotlosz bez przyjęcia, Bernard na Adamem Rajskim, Michał Kotlosz niedokładnie i teraz Piper wychodzi sam na sam i remis, 1-1, Naprzód doprowadził. Niedokładnie, trójka teraz zawodników Naprzodu z tą akcją, Lewartowski z interwencją. Po całym lodzie prowadził, teraz przyjęcie Bagińskiego, zagranie do Koguta, jeszcze raz Kogut, Bagiński, Bernard w rzutce. Kogut niedobrze, misowo. Zobaczymy, czy Naprzód będzie stać, aby tę dobrą grę z pierwszej tercji kontynuować w kolejnej. Mroczkowski, ale już to podanie niedokładne przed bramkę, Bizacki po niepoprawnym. Komorski. Trzymany i Naprzód może objąć prowadzenie. Max Kondraszow. Kondraszow, Lewartowski, lepszy w tym pojedynku. Mroczkowski. Niedokładnie rozegrany krążek, ale odzyskał Mroczkowski. Bernard broni, doskonała interwencja. Szanie. Komorski. Filip Komorski sam zjechał do tutaj. Poradzili sobie z ksiądzem tyscy obrońcy. Witecki zostawił Tuchkanenowi i Niko Tuchkanen w 25 minucie i 58 do Klimienki, ale przechwycone przez Aleksandra Bodorę. Ten obrońca wprowadza teraz akcję do tercji Wartowskiego bez najmniejszego kłopotu. I teraz GKS, Bryk ładnie wprowadził. Rzutka na bramę. Jeronau, Komorski. Błyskawicznie przed bramkę, Witecki wepchnął krążek do bramki Naprzodu. Długo Samuel Bernard star tej akcji, teraz zablokowany strzał Bagińskiego. Świetne nagranie, Kondraszow wjeżdża przed bramkę, nie wykorzystuje tej... Oliwier Ksiądz i Karol Wąsiński. Teraz osamotniony w ataku Patryk Kogut, sprawdził czujność Samczoru. Skrodziuk. Michał Rybak, Maciej Rybak, ładna akcja Naprzodu, Lewartowski. Cichy, bez zastanowienia. Szczechura, walka na bandzie. Nie było tam przewinienia zdaniem sędziów, Szczechura z Cichym. Aleks Szczechura! I mamy 4-1. Narda przez gości. Piper niedokładnie, Szczechura Cichemu, Cichy i Bernard. Bagiński do środka, Jefimienko, ale Samuel Bernard zrobił wszystko tak jak na... Tuchkanen, Rzeszutko, odbija Bernard. Tyszanie będą w tarapatach, Naprzód może strzelić gola grając w osłabieniu. Niewykorzystana kolejna akcja przez Maksyma Kondraszowa, ale wścieka się Jacek Szopiński. Tam też widział faul, a tu odpowiedź Tyszan. Nagranie Komorskiego, strzał Klimienki. Maciej Rybak, Adam Rajski z ostrego kąta, Jakub Witecki w poszukiwaniu kolejnego gola. Witecki do pustej bramki, Radosław Galant, ale... Całą robotę zrobił tutaj Jakub Witecki w tej akcji.
i napis. Teoretycznie wszystko w nim rozstrzygnięte, ale nie odbierajmy tutaj jeszcze podopiecznym Jacka. A teraz Michael Cichy sam na sam z Bernardem i górą amerykański bram. Szczechura. Słupek po raz kolejny ratuje naprzód w tej tercji. Jeszcze raz Szczechura, tym razem nie trafił w krążek. Jeszcze przy krążku Tyszanie. Bagiński na niebieską. Bizacki, zmiana toru lotu krążka. Z kolei na własnej tafli prowadzi z zagłębiem Sosnowiec 3-1. Świetnie Bernard. Jeszcze jedna interwencja. Czkowski rozegrał ze Szczechurą. Pozostawił ten krążek partnerowi. Aleks Szczechura. Bernard odbija. Tak. Umiejętnie przyblokowany przez obrońcę, ale przejmuje naprzód. Bodora. Lewartowski. Bez cienia strachu. Jeronau. Silny strzał, interwencja Park Kogut. Rzeszutko. Bagiński. Słupek. Po raz trzeci. Środkiem Rosjanin. Zgubił krążek. Komorski. Utrzymał grę w tercji na przodu. Huk. Dziwnie odbił się ten krążek. Wykorzystali to goście. Ruszył Michał Rybak. Zapoczekał sobie tutaj na to podanie na niebieskiej. Witecki, Ubowski, Witecki! Znowu słupek, czy tym razem Bernard? Nie. Walczyła ambitnie drużyna na przodu. Trzeba na pewno pochwalić postawę Samuela Bernarda między słupkami bramki.